Dobry wieczór. Na wstępie mogę Ariel pogratulować zwycięstwa, bo na pewno ważne. My na pewno nie wyobrażaliśmy sobie takiej inauguracji tej rundy i przede wszystkim chcieliśmy zwyciężyć, ale wiemy, że to się skończyło nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Czeka nas na pewno bardzo, bardzo trudna runda. Musimy przeanalizować wszystkie błędy, które popełniliśmy. Myślę, że taki mały plus dla Wigier, że mimo wszystko grali już pierwszy mecz i to był taki, mówię, dla nas minus, ale tu nie ma żadnego tłumaczenia. Przegrywamy mecz, bardzo ważny mecz i tu mogę tylko przeprosić naszych kibiców, że tak daleko musieli jechać i w takiej pogodzie zobaczyć naszą porażkę, ale tak mówię, ta runda się nie skończyła, dopiero się zaczyna. Musimy zrobić wszystko, żeby się GKS utrzymał w pierwszej lidze, bo na to zasługuje i od jutra zabieramy się do pracy. Tyle, dziękuję. Witam jeszcze raz serdecznie. No tutaj chcę się zgodzić z Darkiem, bo będę mówił tak. Darku, bo graliśmy razem i w GKS-ie Katowice i w Odrze Wodzisław, więc miło się spotkać po dłuższym czasie. Jeżeli chodzi o mecz, no to tak jak mówię, no się zgodzę się z Darkiem z tego względu, że naprawdę to ten pierwszy mecz, sami zresztą panowie, chyba jesteśmy w gronie męskim, widzieliście, że no te pierwsze mecze no nie są, nasz też nie był najlepszy, były oczywiście dobre fragmenty z tą Odrą i mogliśmy tam co najmniej punkt z tego meczu utrząć, ale no mieliśmy to przetarcie ligowe i to było widać, że dziś drużyna zagrała bardziej konsekwentnie, lepiej się czuła na tym boisku, więc tu mieliśmy przewagę i cieszę się, że udało się ją wykorzystać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tak jak Darek to zauważył, to jest pierwsza kolejka tak naprawdę. Więc runda jeszcze długo będzie trwała, wiele trudnych meczów przed GKS-em, przed Wigramy. I my się cieszymy z trzech punktów. GKS ma duży potencjał piłkarski. Analizowaliśmy ich występy podczas przygotowań, więc wyglądali bardzo dobrze. Więc tutaj myślę, że będzie to pasjonująca walka do końca rundy. Plan będzie taki sam jak zawsze, mikrocykl treningowy. No na pewno jutro zawodnicy dostaną wolne, bo tak przez to, że graliśmy co 4 dni teraz ostatnio, więc nie mieli wolnego, muszą trochę odetchnąć psychicznie, fizycznie. I bardziej podchodzimy w ten sposób, że no będzie plan do meczu z Wróbetem i tylko się martwimy o ten mecz w Nieciecze, a później będziemy się martwić o kolejne.